Hejo! Hej! Z tej strony Błażejek, Nikola, Monia i Kasia z Zabawy. Właśnie! A dzisiaj mamy jaką gierkę, Nikola? Super Magic Gym. Właśnie! Nikolka dzisiaj przyniosła swoją gierkę i postanowiłyśmy z nią razem zagrać. No i oczywiście razem z nami i z Błażejkiem. Tak. Tak. Kto ma już taką cudowną grę, może pisać w komentarzu, jaką wersję ma, czy też taką ja Nikola, czy może inną. Ja wiem, co że Maja, Szymon, jak widzieliście ich na filmiku, to oni mają też Magic Gyma i mój kuzyn Fabian ma jeszcze Magic Gyma. Wszyscy mają. No właśnie, no dobrze, kochani, zostawcie ją koniecznie. Łapki w górę! No i zaczynamy! My. To teraz zaczynamy naszą grę. No dobra, to Nikolka uruchomi naszą gierkę. Czekajcie. Naciskamy na nos. O! Cześć! Widzę, że już nie możesz się doczekać. Ze mną w niebie. O! Wyśmij się za mnie. No, w sumie. Uwielbiam wyzwania. Jestem pewien, że wygram. Nie ma pan wygra. Możesz wybrać jeden z pięciu tematów. Pięć tematów? No dobra. Nazwy zawodów, sport, owoce lub warzywa, no proszę, ubrania lub instrumenty muzyczne. To może owoce bierzemy, co? Czy chcecie? Ze mną nazwy zawodów, odpowiedź tak lub nie. 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 Czy możesz powtórzyć? Nie. W porządku. To może zagrajmy ubrania? Nie. No dobra. Spróbujmy zatem zagrać owoce lub warzywa. Tak. Nie rozumiem. No, ej no, mówię do ciebie. Tak. Czy możesz powtórzyć? Tak! Doskonale! No! Jeśli chodzi o nazwy owoców lub warzyw, to nigdy się nie mylę. W tej kategorii zjadłem wszystkie rozumy. Dobra. Pomyśl o jakimś owocu lub warzywie. Powiedz okej, kiedy będziesz gotowy. No to teraz muszę powiedzieć okej. Powtórzę. Okej, już, wiemy już. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Okej. No dobra. No. I? Czy to jest owoc? Tak. No. Czy to może być w różnych kolorach? Nie. No dobra. Kiedykolwiek zbierałeś to sam? Nie. Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. Okej. Czy to jest okrągłe? Tak. Tak. Nie rozumiem. To nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Tak. No. Nikola, to tłumacz. Tak. Czy to jest okrągłe? Tak. Okej. O, zrozumiałeś. Czy najczęściej jest to latem? Tak. Czy możesz powtórzyć? No jest latem, tak. Nie rozumiem. Tak! Tak! Tak myślałem. Czy to jest większe niż piłeczka ping-pongowa? Tak! Bardzo o nie, interesujące. O nie, on wie, co to jest. A, mam cię. Ale zadam ci jeszcze kilka pytań. Będzie niezła zabawa. Czy to ma grubą skórkę? Tak! No dobra. Czy jest
to owoc tropikalny? Czy może? Nie wiem. Nie wiem, mogę powiedzieć nie wiem? Tak. Wiem. Nie rozumiem. Tak. Wiem. Jeszcze raz. Powiedz tak, Nikola. Tak. Czy to ma bestkę? Ma, tak. Czy możesz powtórzyć? Aha, to nie. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. Czy to jest większe niż piłeczka od tenisa? Tak. No dobra. Aha, myślę, że już wiem. Nie odpowiadaj. Coś mi się wydaje, że owoc lub warzywo, o którym myślałeś, to kokos. Zgadza się? Nie. Okej. Czy to jest pomarańczowe w środku? Nie. Aha. Czy to jest zielone w środku? Nie. Okej. Czy to jest czerwone? Tak. Tak myślałem. Jasne. No ale kokos. Już co? Wiem, chyba zgadłem. No, to co? Mój geniusz podpowiada mi, że owoc lub warzywo, o którym myślałeś, to granat. Mam nie? Nie. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. Nie rozumiem. Nie mogę powtórzyć. Nie. No dobra. Niezły z ciebie ekspert. No, Monia. No, dalej. Myśli. On myśli. No dobra. Chyba wiem. No. Założę się, że owoc lub warzywo, o którym myślałeś, to arbuz. Tak! No, dopiero udało ci się wysłać nagrę. Nie ma ze mną szans. Jasne. To co? Gramy jeszcze raz? Gramy jeszcze raz. Tylko inna kategoria. Nazwy owoców i warzyw? Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. Okej, to może chciałbyś zagrać ze mną w instrumenty muzyczne? Nie. W porządku, to może zagrajmy w sporty? Nie. No dobra, spróbujmy zatem zagrać w nazwy zawodów? Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. Nie rozumiem. Ja też nie. Powtórz jeszcze raz. Nie. Okej. To może chciałbyś zagrać ze mną w ubrania? Tak. Czy możesz powtórzyć? Nie. Tak. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Doskonale. Jeśli chodzi o nazwy ubrań, to jestem niezwyciężony. Moje szafie mam wszystkie możliwe ubrania. No dobrze. Pomyśl o jakimś ubraniu. Myślimy. Okej, kiedy będziesz gotowy. Dobra. No to już wybraliśmy. Teraz powiem. Ciekawe, czy zgadniecie i wy. O, właśnie. Dwie sztuki tego ubrania. Sztuki. Czy możesz powtórzyć? Powtórz. Czy zawsze są dwie sztuki tego ubrania? Nie. Bardzo interesujące. Czy to ubranie wiesza się na wieszaku? Nie. Aha, rozumiem. No, myśl. Sama sędziega się zgadniecie.
Nie! Czy to ubranie zasłania twoje nogi, albo chociaż ich część? Tak. Napiszcie w komentarzu, czy wiecie, co my mamy. Czy chłopcy też mogą to nosić? Nie. No dobra. Czy zazwyczaj zakładasz to ubranie, kiedy idziesz na plażę? Nie. To było dziwne. Ale zadam ci jeszcze kilka pytań. Będzie niezła zabawa. No, próbujemy. Czy jest to coś, co nosisz często? To zależy. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. To zależy. No dobra. A dało radę. Czy zakładasz to głównie, kiedy jest zimno? Tak. Tak. Okej. Czy nosi się to pod inne ubrania? Tak. Tak myślałem. Aha, myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Nie śmie. Coś mi się wydaje, że ubranie, o którym myślałeś, to rajstopy. Tak! Super! Brawo! Tak! Udało ci się! To zakończyliśmy nasz odcinek z Jimem. Super Magic Jim! Właśnie! Z rajstopami, kokosami, arbuzami, i co jeszcze było? I z granatem. O, z granatem. Jeżeli wy wiedzieliście, a napiszcie nam w komentarzu, czy lubicie granata. O, to piszcie granat w komentarzu. O, właśnie. I arbuza. Będziecie tego wy wiedzieli, żeby wytrwali do końca filmiku, o co chodzi. I często, czyli i czy często nosicie rajstopy. Jak często nosicie, to napiszcie rajstopy. Dobra, i zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!